Good morning to you, sir. Good morning to our audience. Dzień dobry. When we were preparing for this conversation, kiedy szykowaliśmy się do tej rozmowy, a blank spot on the top of the page to zostawiliśmy na górze stan trochę wolnego miejsca, aby wziąć pod uwagę to, co mogło wydarzyć się w ubiegły poniedziałek, w dniu zwycięstwa. No, jak zapewne wiemy, nieszczególnie nowego się wydarzyło, więc pozwolę sobie wypełnić tę pustkę moim pierwszym pytaniem. Oto jak interpretuje pan to mało spektakularne rozpoczęcie tego tygodnia? Kluczową rzeczą jest to, że nie było to zwycięstwo. Gdyby Putin chciał w poniedziałek wejść na mauzoleum Lenina i ogłosić chwalebne zwycięstwo specjalnej operacji wojskowej, zwycięstwo nad nazizmem, militaryzmem i w zasadzie Ukrainą, natomiast nie było nic takiego. Putin wygłosił relatywnie standardową pogadankę, nic nowego. Żadnego skalowania, żadnej deeskalacji, absolutnie rutynowe rzeczy. To co samo, co mówi przez ubiegłych parę tygodni. No jak można to interpretować? Książki historyczne na pewno będą napisane, natomiast moja interpretacja jest taka, że on sam nie wie, co zrobić. Ten człowiek zapętlił się. Nie jest w stanie zająć Kijowa w tym swoim Blitzkriegu. W tej chwili uruchomili ogromną ofensywę, aby zająć cały Donbas i południe kraju. Wygląda na to, że ona też ugrzęzła. No więc co może zrobić? Czy może zmobilizować inne zasoby Rosji? No, teoretycznie mógłby. Rosja jest spora, zasobów im nie brakuje. No ale to z kolei ciągnie ze sobą potężny koszt gospodarczy, więc zdecydował się tego nie robić. No i co? No, siedzi i ma nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast nie jest dobrze, ponieważ ta wojna trwa. I Putin wyraźnie ma nadzieję, że kiedyś, gdzieś, jakoś rzeczy się zmienią na lepsze. Natomiast nie sądzę, żeby do tego miało dojść. No ale to tylko moja interpretacja jego raczej słabawego przemówienia w dniu niezwycięstwa w poniedziałek. Panie premierze, trzymamy się Ukrainy przez jakiś czas. Biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie pracy na Bałkanach w latach 90., czy postrzega pan jakiekolwiek środki dyplomatyczne, aby powstrzymać tę potworną wojnę? Swego czasu mówi pan otwarcie przeciwko interwencji NATO. Gdyby był pan w tej chwili znowu wysłannikiem ONZ, jaka byłaby strategia Karla Bilda? Rzeczywiście. Wysłannikiem w tej chwili nie zazdroszę temu, kto gra tę rolę, ponieważ nie widzę możliwości ruchów politycznych. Ukraińcy są przekonani, że będą w stanie wygrać. Putin wie, że nie może przegrać. No bo jeżeli przegra, to przegrywa wszystko. Nie tylko tę wojnę, ale zasadniczo wszystko z jego punktu widzenia. Więc mamy z punktu widzenia oczekiwań politycznych impas i chyba idziemy w kierunku wojny na wyniszczenie, której zadecyduje zarówno dostępność zasobów po obydwu stronach, jak i wytrzymałość woli politycznej, też po obydwu stronach. Woli politycznej nie tylko Putina, ale szerszego systemu, którego jest w Rosji eksponentem, i woli politycznej Ukrainy. Przede wszystkim, ale również woli politycznej i zdolności Zachodu, Europy, Ameryki, aby to wspierać. Jaki będzie rezultat? Mamy nadzieję na najlepsze, ale musimy być przygotowani na coś, co może trochę się przeciągnąć. To może być ledwie początek tej konkretnej zaostrzającej się wojny i konfliktu jako takiego. A więc no cóż, tak długo jak Putin będzie siedzieć na Kremlu, będziemy na to patrzeć. Patrząc na szerszy kontekst tego, gdzie jesteśmy dzisiaj, na jego interpretację, odegrał pan kluczową rolę w ukształtowaniu polityki unijnej dla Europy Wschodniej, dla naszych sąsiadów. Patrząc na to wstecz, czy jest coś, co mógłby pan zrobić albo doradzić inaczej? No zawsze dobrze jest postarać się uczyć z tego, co już zrobiliśmy, czy to z porażek, czy z błędów. Nie po to, aby kogokolwiek ocenić, ale by się nauczyć. Myślę, że w ramach polityki zachodniej popełniliśmy błąd na poziomie Gruzji. Gruzja w 2008 dla mnie
była tak naprawdę momentem przełomowym. Nie jako konflikt, ale sama gotowość Kremla tego, aby zrobić rzecz dwojaką. Po pierwsze, aby użyć siły wojskowej w taki sposób. To było coś nowego, to był realnie instrument wojskowy użyty jako instrument polityki Kremla. Po drugie, o jeszcze dziwniejsze, gotowość zmiany granic Europy. Uznali Abchazję, Osetię Południową, malusieńkie miejsce, ale to był ogromny krok z punktu widzenia zasad europejskiego porządku bezpieczeństwa. Porządku bezpieczeństwa zbudowanego na poszanowaniu dla granic Europy jako takiej. One wszystkie były nakreślone krwią przez te stulecia. Mniej więcej. I jeżeli zaczniemy je zmieniać, tak czy inaczej, to nagle otwieramy pudełko Pandory. Coś, co jest niezmiernie niebezpieczne. I to Rosja i Kreml zademonstrowały, że są gotowi użyć siły zbrojnej i są chętni te granice zmieniać. Oczywiście można mówić, że wszystko wynika z tego, ale nasza reakcja wtedy była niewystarczająca. Zareagowaliśmy tak, ale to było relatywnie niedługo po resecie i tych wszystkich rzeczach. I widziałem się z Miedwiediewem, był wtedy prezydentem Rosji. W czasie wojny gruzińskiej, oczywiście, w dużej mierze zarządzał wszystkim Putin, ale na tym słynnym przemówieniu Rady Bezpieczeństwa w Kremlu 20 lutego, kiedy Putin ustawił wszystkich innych w rzędzie, Medwiediew powiedział, a bo ja pamiętam, 2008, a mieliśmy sankcje. Ale nie potrwało to długo i Zachód powiedział, no dobra, trudno, jedziemy dalej. Resetujemy stosunki po raz kolejny, wracamy do kontaktów, business as usual. To były jego wnioski z 2008 roku, co idealnie wpisało się to w dyskusję w 2022. I wydaje mi się, że Miedwiediew, mówiąc o tym, co stało się w 2008, tak, na tamten czas miał rację. 2008 nie doczekał się tak silnej reakcji, także z mojej strony. Dziękuję, panie premierze. Rzeczywiście wymaga to pewnej odwagi, aby przyznać się do czegoś takiego. Natomiast przechodząc do polityki współczesnej, przez 2,5 miesiąca widzieliśmy ogromne zwiększenie zaangażowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej z punktu widzenia widoczności wpływu ich polityki zagranicznej i jednocześnie Szwecja, Finlandia zawróciły do góry nogami swoje stanowisko odnośnie do członkostwa w NATO. Z drugiej strony, z nadzorowania Niemiec oraz innych dominujących członków Unii Europejskiej, czy sądzi pan, że przechodzimy przez, albo będziemy przechodzili przez przeszuflowanie sił politycznych w przewidywalnej przyszłości, kiedy głosy Europy Środkowej, Wschodniej i krajów Europy Północnej mogą być bardziej istotne w całościowym pejzażu politycznej Unii? Czy to w obecnej wojnie, czy też w przyszłości i tym, jak kształtujemy naszą politykę zagraniczną i jaki będzie balans sił pomiędzy państwami? Nie nazywałbym tego balansem sił, ale ma pani chyba rację, tak, do tego dojdzie. Ja bym raczej tutaj mówił o balansie napięć. No bo zdecydowanie, jeżeli mam rację, a mam nadzieję, że nie, ale tak czy inaczej idziemy w kierunku dosyć przedłużonego konfliktu i wojny na wyniszczenie na wschodzie. To znaczy, że napięcie Unii, napięcie NATO będzie koncentrować się na tych nieunikionych kwestiach. To jest to, co narzucają same wydarzenia. To z kolei oznacza, że głosy tych krajów, które mają więcej doświadczenia, więcej wystawienia na te sprawy i z punktu widzenia geograficzno-historycznego są bardziej zorientowane w tym kierunku, będą bardziej znaczące w ramach Rady zarówno Unii, jak i NATO. Więc myślę, że do tego dojdzie. Absolutnie tak samo swoją drogą. Jak jeśli będziemy mieli na przykład konflikt w Libii, czy też napływ uchodźców przez Morze Śródziemne, to jest zupełnie naturalne dla nas. W Europie Północnej, Środkowo-Wschodniej będziemy słuchać Włochów, Maltańczyków, Hiszpanów, tego, co ich może niepokoić i będziemy próbowali pomagać im w tych konkretnych wyzwaniach. Ale teraz? Teraz to wschód będzie tym głównym wyzwaniem. Gdzie partnerstwo transatlantyckie w to wszystko wchodzi? No bo spotykamy się dzisiaj w Poznaniu, w Polsce. Mamy do czynienia z bardzo mocnym sojuszem z USA. Widzimy jeszcze więcej rapprochementu w
tego zbliżenia w przyszłości. W tej chwili wszyscy wzywają do jeszcze bliższych stosunków USA-Unia. Z drugiej strony nadal mamy ludzi w Europie, którzy twierdzą, że ta chwila to jest pobudka i potrzebujemy więcej niezależności europejskich. Jak pan sądzi, jaka jest przyszłość konceptu europejskiej autonomii strategicznej? Bo ta nierównowaga pomiędzy Wschodem a Zachodem jest dość uderzająca. Wydaje mi się, że zobaczycie państwo z tego, że w pewien sposób jest to dość zbalansowane, bo to, co widzimy tutaj, to powiedzenie, tak, oczywiście waga Sojuszu Transatlantyckiego jest istotna, ale widzimy też potrzebę zdolności Unii Europejskiej. Musimy o wiele poważniej podchodzić do budowania zdolności, które mamy my jako Europejczycy po naszej stronie, oraz możliwości działania razem z Amerykanami. Musimy robić to, co będziemy mogli robić, aby zakotwiczyć Amerykanów w tym, co robimy. Na przykład, w konkretnym przykładzie, ponieważ to, co widzimy jako efekt wojny Putina, w USA było tym, że oczywiście, no nazwijmy to, że to skrzydło pro-putinowskie Partii Republikańskiej trochę się uspokoiło, no i to antyobronnościowe skrzydło demokratów też się uspokoiło, ale USA są demokracją. Inflacja dla nich jest tym, co najbardziej ich interesuje, bo niedługo będą wybory połówkowe. Nie wiemy, kiedy to się stanie, za rok, dwa, trzy czy kilka, i musimy mieć lepsze zdolności europejskie w różnych obszarach, nie po to, aby koniecznie być niezależnymi od Ameryki, bo chcemy być razem z Ameryką, ale również chcemy zademonstrować Amerykanom, bo nie tylko porzucamy tutaj te kwestie w zakresie świata. Chcemy tej pomocy w tych marginesach, chcemy natomiast główną odpowiedzialność dla Ukrainy musi być europejska. Oczywiście z pomocą Ameryki, natomiast nie chcemy opuszczać naszej odpowiedzialności. W pewien sposób pozwoli nam to nieco inaczej to zrobić, niż było to robione w zeszłych latach, natomiast i tak będzie wymagało to czasu, abyśmy wszyscy się do tego dopasowali. No i tu niestety przechodzę do ostatniego pytania. Tytuł tej rozmowy to nowy porządek międzynarodowy. Myślę, że w tym momencie nadal ciężko jest powiedzieć, kiedy ta wojna się zakończy, jaki będzie nowy status quo, ale z całą pewnością doszliśmy do momentu, kiedy niektóre aspekty, niektóre obszary starego status quo już się rozsypały. Jak pan sądzi, jakie są trzy kluczowe zmiany, które już przeszliśmy z punktu widzenia międzynarodowego porządku, polityki, handlu, które mogą wpłynąć na kolejny porządek międzynarodowy? Myślę, że duży dylemat polityczny, z którym mamy do czynienia, sprowadza się do tego, że z jednej strony mamy wojnę w Europie, globalny nieporządek, naprawdę globalny, który może nas oczekiwać, dojście do władzy Chin. Z drugiej strony mamy fundamentalne wyzwania globalne, którymi możemy zająć się wyłącznie razem. Nie wyszliśmy jeszcze z tej konkretnej pandemii. Możemy też mieć nowy wariant, możemy mieć nowe zagrożenie. A we know that that can overwhelm us within weeks and months. If that happens. And we know that it's only by coming together as a world that we can handle that. And we got a climate issue that is beginning to be acute. I was the week before last, I spent in Delhi. Przedostatni tydzień spędziłem w Delhi, 44 stopnie. Wedle wszelkich standardów wykracza to poza to, co są w stanie wytrzymać ludzie. These are also issues where we need everyone. I to są takie przypadki, potrzebujemy wszystkich, abyśmy byli rozeszli działania. Więc jak to wszystko zbilansować? Ten brak porządku pomiędzy aktorami medialnymi, wojna w Europie, bardziej asertywne Chiny, konkurencja, nawet konflikt, of working together to handle challenges that are independent of everything else. Od wszystkiego I don't think innego. We have an answer to that. Nie sądzę, abyśmy I don't think it would be easy to find the answer. Nie sądzę, aby łatwo było to but I think finding an answer to that ale we have both the disorder and the challenges sobie at the same time. Nieporządkiem i wyzwaniami, to będzie wyzwaniem numer jeden dla globalnej dyplomacji w najbliższych latach. I'm sure we'll be often looking up to you. Z całą pewnością będziemy też spoglądać ku panu, poszukując odpowiedzi. Panie premierze, dziękuję bardzo za to, że był pan z nami dzisiaj. Dziękuję za pańskie przywództwo. Życzę wszystkim miłego dnia. Dziękuję.
Thank you.